Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w wyjątkowym odcinku. Tym razem całe dzieje się będzie po prostu dobre. Będę starała się opowiedzieć Wam i przekazać w sposób najbardziej lapidarny, skrótowy i możliwie ciekawy tylko i wyłącznie dobre wiadomości, dlatego że po prostu mi się udało zgromadzić wreszcie coś dobrego, a też chciałabym nasycić nasz grafik i nasze programy treściami wartościowymi, podnoszącymi na duchu, wspierającymi nas duchowo, które będą nas motywowały do tego, żeby być katolikiem, że nie tylko trudno być katolikiem w dzisiejszych czasach, bo doskonale wiemy, jak wyglądał Kościół w trakcie pandemii i jak wygląda Kościół dzisiaj, jakie są podziały i jak trudno dzisiaj wypełniać swoje zadanie, chociażby obowiązek niedzielny, jeśli chodzi o mszę, dlatego że wyrugowano z parafii naszą ukochaną mszę katolicką, zwaną trydencką. Jest trudno być katolikiem, natomiast nie tylko jest trudno, ale także jest pięknie i dumnie. I zobaczycie na przykładzie dzisiejszych bohaterów naszego programu i w dzisiejszym w ogóle programie, że naprawdę warto i pięknie być katolikiem. I tak, pierwsza informacja. Badacze z Wyższego Instytutu Studiów Guadalupiańskich dokonali matematycznej analizy obrazu Matki Bożej z Guadalupe. We wzorze, który tworzą gwiazdy i kwiaty na sukni i na płaszczu Najświętszej Maryi Panny, odkryli oni pewien rodzaj harmonii, nieprzypadkowości, celową, zamierzoną strukturę oraz układ tych właśnie znaków. Profesor Fernando Ojeda Lianes pochwalił się swoim odkryciem publicznie w mediach i opublikował zapis nutowy, który był ukryty przez wiele wieków na płaszczu Najświętszej Marii Panny. Mowa oczywiście o Matce Bożej z Guadalupe. Juan Diego, który miał wizję widzenia Najświętszej Marii Panny, spotkał się z Matką Bożą. Opowiadał o tym, że objawienie rozpoczęło się od pięknego śpiewu. Usłyszał piękny śpiew. Było to 12 grudnia 1531 roku. Z konstelacji, z układu tych gwiazd, które w 1531 roku były na niebie, a one były uwiecznione na płaszczu Maryi, ustalono, że to była godzina dokładnie co do minuty 6:45. Tak podali naukowcy. Na obrazie Matki Bożej wzdłuż dłuższego boku w równych odstępach naniesiono linię. W sumie coś takiego jak pięciolinie. I przyporządkowano im dźwięki z klawiatury fortepianu. A ta klawiatura była umieszczona wzdłuż krótszego boku całego obrazu, tak jakby oś XY była stworzona. I tak przeniesiono na konkretne dźwięki muzyczne, tak, znaki z płaszcza znajdujące się w konkretnej strefie. I dało to obraz jednej konkretnej linii nut, która stworzyła przepiękną kompozycję, przepiękne akordy. I próba odtworzenia muzyki z właśnie kopii tych wizerunków Najświętszej Marii Panny z Guadalupe nie dawała tej harmonii. Ona raczej dawała kakafonię. Tworzyła się kakafonia. Co ciekawe, dysharmonię też naukowcy uzyskali, kiedy brali pod uwagę układ gwiazd, który występował dosłownie kilka minut wcześniej lub później po właśnie objawieniu, niż ten zapisany na płaszczu Maryi, który odzwierciedlał mapę nieba, tak, z tego właśnie czasu. I melodię można usłyszeć tylko i wyłącznie z odczytania oryginalnego zapisu, jaki jest na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. I tutaj ktoś, nie pamiętam, czy to był jakiś znana postać, w każdym razie nazwisko tego pana to jest Justin Gardner. On powiedział takie piękne słowa, że cząstkę niebiańskiej wspaniałości, która zabłąkała się na ziemię, Maryja przekazała nam. I tu możecie posłuchać kawałeczek, puścimy wam. Oczywiście odsyłam was do całego utworu, dlatego że pan Aleksandro Ojeda ma swoją stronę i was naprawdę gorąco zachęcam, przekierowuję wręcz na jego stronę, dlatego że są tam różne interpretacje, różne wykonania z użyciem różnych instrumentów, a także całej orkiestracji, czyli cała aranżacja na orkiestrę jest dokonana przez filharmoników bodaj wiedeńskich, czyli jedni z najlepszych muzyków na świecie. Wykonali właśnie kilkuminutowy utwór, który jest ukryty
gdzieś tam, powiedzmy, zaklęty w tych właśnie znakach obrazu umieszczony, a który odczytali tak sprawnie badacze, i wykonano premierę światową tego właśnie utworu, i on był zaaranżowany na całą orkiestrę. Jest przepiękny, ale są też wersje na harfę, wersja komputerowa też jest przepiękna i wiele innych. Także polecam wam wysłuchanie tego. To jest naprawdę utwór, który tak naprawdę przenosi rzeczywiście myśl ducha człowieka do nieba, zwraca ku niebu i kieruje wzrok i myśl i serce ku niebu. W 2018 roku miało miejsce tak zwane Lato Wstydu, które obnażyło obrzydliwości kardynała McCarricka i jego współpracowników, którzy tuszowali ohydne przestępstwa seksualne już nawet na 5-letnich chłopcach. I kiedyś zobaczyłam w internecie księdza z opatrunkiem na głowie, który odprawia w czasie lockdownu w 2020 roku w sali szpitalnej mszę trydencką w ogromnym skupieniu, cierpieniu i niewysłowionej pokorze, pomyślałam sobie tak. To jest Alter Christi, to jest Chrystus. Tym człowiekiem, tym kapłanem jest ojciec John Hollowell, tradycyjny kapłan, który pewnego dnia z dobrego serca poprosił w modlitwie po przeczytaniu opisów właśnie tych gwałtów i przestępstw, jakich dopuścił się ten drapieżnik, mówimy o McCarricku, ze skłonnością zboczeńską do pedofilii, któremu zresztą kapelusz kardynalski nadał Jan Paweł II. A Franciszek pomimo raportu Benedykta XVI awansował na szczyty władzy kościoła w USA, a to jest przecież przestępca seryjny, gwałciciel, który dekadami dosłownie robił co chciał, a jego dziesiątki ofiar w wieku dosłownie od 5 lat wzwyż cierpią duchowo w sposób niewymowny przez całe życie. McCarrick stanął przed sądem, był osądzony, mimo że w sposób zatwardziały, nieprzejednany nie przyznawał się do winy. I mimo tego ogromu zła pojawia się w Kościele kropla dobra, żebyśmy nie czuli, nie myśleli, że zło triumfuje. To jest bzdura. W cierpieniu właśnie Kościoła odnajdujemy zwycięstwo dobra. I to na krzyżu, właśnie skrwawionym od Chrystusowej krwi, jest zwycięstwo. I to w cierpieniu my wygrywamy ze złem. I to męczeństwo Kościoła zawsze prowadziło do wzmocnienia, do odnowy i do oczyszczenia. I do świętości Kościoła, do jeszcze większej świętości Kościoła. Więc wszelkie wysiłki bezbożników, różnego rodzaju zboczeńców nie mają absolutnie żadnej mocy, rozbijają się o skałę, gdy my ofiarujemy siebie, swoje cierpienia, czynimy pokutę, tak, ofiarujemy najmniejsze dyskomfort, jakieś ofiary składamy za właśnie grzeszników i za cierpiących. I też za siebie, żeby się po prostu zbawić. I to w pełni zrozumiał właśnie ojciec Holloway, o którym mówię, tradycyjny kapłan właśnie z USA. W zaciszu swojego mieszkania pewnego dnia ofiarował siebie samego i swoje zdrowie, a nawet życie, za ofiary przestępstw seksualnych w kościele, stając się niejako żertwą ofiarną. I długo nie czekał, słuchajcie, bo po 2 latach, podczas biegania, bo lubił biegać, akurat tu biegał na bieżni w domu, a także i na ulicy, upadł w drgawkach, co trwało kilkadziesiąt sekund, ale skłoniło już tego księdza do zrobienia podstawowych badań i okazało się, że to rak złośliwy mózgu, glejak. I od razu, niemal natychmiast wykonano operację mózgu, gdy się już wydawało, że w sumie już po cierpieniu, cierpienie zakończone. Po operacji okazało się, że rana jest zakażona. I w tej sytuacji trzeba było wycinać spory obszar czaszki z racji martwicy tkanki kostnej. I wykonano oczywiście szybko taką operację po raz drugi. Ułożono taki rodzaj siatki w miejsce usuniętej czaszki tu z przodu. Naprawdę spory obszar. I tak zaczęło się jeszcze większe cierpienie tego kapłana, który jako zadośćuczynienie właśnie za grzech wołający pomstę do nieba, McCarricka i jego spółki, oddał swoje zdrowie i życie Bogu. I od tego czasu jego życie należało do Boga, do woli Bożej. Przecież nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za bliźniego. No i od tego czasu był na silnych lekach przeciwbólowych. Był leczony naprawdę długi czas. Nie mógł wrócić do odprawiania mszy łacińskiej. Przez długi okres czasu odprawiał też mszę online ze szpitala. I tak ja go odkryłam. Kiedy już wrócił do siebie, do parafii, okazało się, że guz nie zniknął pod wpływem dalszego leczenia i naświetlań
i że nosi po prostu tykającą bombę zegarową w swojej głowie. Nie wiadomo też, czy zniknie i jak wielkie to jest zagrożenie dla tego życia kapłana. Jeśli chodzi o ofiary, o cierpienia, o najmniejsze umartwienia, to wiedzcie, że każda z nich ma nieocenioną wartość w oczach Bożych. To jest czyniona po prostu z miłości. Gdy sobie odmawiamy czegokolwiek, pościmy, gdy sobie odmawiamy wygód, jakichkolwiek luksusów, poświęcamy siebie, swój czas, zdrowie, to jest niewymowna wartość w oczach Bożych. Te ofiary oddawane Bogu dla siebie, dla zbawienia innych, w przypadku ojca Hollowella za ofiary przestępstw seksualnych, jest to wymiar niesamowitej świętości w Kościele. To jest tego dobro, to jest właśnie to dobro, którego poszukujemy. To jest ta realna walka, jaką my prowadzimy jako Kościół wojujący, nie pielgrzymujący, bo to jest bzdura posoborowa. My jesteśmy walczącym Kościołem. My nie pielgrzymujemy, my idziemy pod stromą górę na Kalwarię za Chrystusem. On nam przecież wydeptał tę ścieżkę jako pierwszy. On powiedział, weź swój krzyż, pójdź za mną, zaprzyj się. I nie jest tak, jak mówią, nie wiem, heretycy, protestanci, charyzmatycy, jacyś, nie wiem, sekciarze zielonoświątkowi. Idź i szukaj sukcesu, zdrowia u Pana Boga, wszelkich dóbr, bo przecież On chce dla Ciebie dobrze, chce sukcesu, chce zdrowia. On nie chce, żebyś cierpiał. Nie, to jest jedna wielka herezja. Cierpienie w Kościele katolickim ma sens i wymiar zbawczy, dlatego że Jezus nam pokazał już drogę. On wziął krzyż, poszedł z tym krzyżem na śmierć, był posłuszny Bogu do końca, przelał ostatnią kroplę krwi i dopiero wtedy zmartwychwstał, więc przed radością zmartwychwstania, przed sukcesem tak zwanym, tak, przed tym, co my pojmujemy jako sukces w tym momencie, czyli zbawienie, jest ogromne cierpienie. Jest ogromne, ogrom cierpienia. I Jezus nam pokazał drogę do zbawienia. Nie ma innej drogi niż droga krzyżowa, niż Kalwaria. Nie możemy pielgrzymować sobie na Kalwarię, przecież to nie jest pielgrzymka, to jest ogromny trud wejście na jakąkolwiek górę. I to jeszcze z krzyżem na plecach, a każdy z nas swój krzyż nosi. I to nie chodzi o cierpiętnictwo, o dołowanie się, ale o to, żebyśmy po prostu doszli do nieba. I popatrzcie na świętych. No nie ma ani jednego świętego, który by nie cierpiał. Ani jednego świętego. Męczennicy cierpieli, wszyscy święci cierpieli, a byli właśnie świętymi dlatego, że cierpieli. Popatrzmy choćby na ostatniego wielkiego mistyka XX wieku, świętego ojca Pio. No nie ma możliwości, żeby być świętym bez cierpienia, żeby pójść do nieba bez cierpienia. Jest to nierealne po prostu. I Bóg wcale nie obiecał nam szczęścia na ziemi. Nie manipuluje nami tak jak szarlatani, uzdrowiciele dzisiejsi, którzy gdzieś tam poszlajają się dosłownie po parafiach i rzekomo uzdrawiają, a tak naprawdę przekazują złego ducha. Bóg nie powiedział, dbaj o swój sukces. Chrystus nie powiedział, będzie ci łatwo i przyjemnie, lekko na tej ziemi. Wręcz odwrotnie powiedział, weź swój krzyż i jako mnie prześladowali waszego mistrza, tak i was, uczniów, będą prześladować. I wy będziecie ucisk mieć na tej ziemi. To wszystko są słowa Chrystusa. Poczytajcie dokładnie Ewangelię. Weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie i idź przed siebie, idź do zbawienia. I Ewangelia sukcesu to jest po prostu wymysł tych wszystkich sekciarstw, szarlataństw protestanckich, satanistycznych, gdzieś ocierających się o satanizm lub satanistycznych sekt i wspólnot, które nie mają nic wspólnego z katolicyzmem i powinny być natychmiast usunięte w trybie po prostu natychmiastowym z Kościoła. Nie dlatego, że przynoszą pieniądze i widzów, gapiów, ale dlatego, że są po prostu złe, są zagrożeniem dla wiary naszej. I ostatnia informacja o nawróconych aktorach i celebrytach na świecie na wiarę katolicką. Posłuchajcie. Koreański aktor nowej fali i piosenkarz zwany Rain był ochrzczony w parafii w Gwangju na peryferiach Seulu w Korei. I był czołowym przedstawicielem, czy jest nadal, przedstawicielem K-popu, popularnego w Azji i na świecie rodzaju muzyki. W 2008 roku zagrał w hollywoodzkim filmie Speed Racer, a rok później w Ninja Assassin. Został pierwszym Koreańczykiem, który wygrał MTV, nagrodę MTV Award. Zbliżył się do wiary katolickiej dzięki swojej dziewczynie, żarliwej katoliczce. I tu możecie zobaczyć jego historię, obejrzeć jego i jego życie. Wziął ślub, ożenił się, dzisiaj ma dwoje dzieci, dwie córeczki i żyje jako katolik. No i zrezygnował z takiej drogi, jaką mógł obrać, tak? I z tego zepsucia, które mogło go gdzieś tam dopaść. Oczywiście kolejnym jest Jim Caviezel.
wystąpił w filmie Gibsona, Pasja Chrystusa. No i wiemy, że od tego momentu ta rola spowodowała, że dotknęło tego aktora odrzucenie ze strony Hollywood, rodzaj ostracyzmu. Stracił on tak naprawdę pracę i był wypluty przez Hollywood. A ten po prostu przyjął to wszystko, poniósł to jako koszt, powiedział wprost w mediach, że to Chrystus, to Bóg dał mu talent i ten talent chce spożytkować na rzecz Chrystusa. Opowiadał też o tym, co przeżył na, słuchajcie, samym planie filmowym. Przede wszystkim uderzył go piorun. Przeżył też uderzenie biczem. Przypadkowo otrzymał biczem po plecach. Przeżył zapalenie płuc, miał przemieszczenie ramienia, miał hipotermię, miał później operację na otwartym sercu już po ukończonych zdjęciach. I to mało kto o tym wie, ale naprawdę Jim Caviezel przeżył swoje nawrócenie. Słyszał podczas nagrywania sceny właśnie Drogi Krzyżowej, że on umrze. I wtedy właśnie uderzył go piorun, kiedy nagrywano scenę po raz już kolejny zresztą śmierci Chrystusa na krzyżu. Piękne słowa też powiedział Jim Caviezel do młodych ludzi. Powiedział, że urodziliśmy się po to, żeby nie być jakimś tam byle jakim człowiekiem, ale żeby być świętym, żeby się wyróżniać, żebyśmy byli dumnymi wojownikami dla Chrystusa, żebyśmy szli i odważnie głosili właśnie wiarę katolicką i niczego się nie bali. I kolejna ciekawa postać nawróconej osoby, celebryty, który rezygnuje i porzuca i poświęca się dla Chrystusa i porzuca swój talent i pieniądze, karierę, sławę, jest to Chase Hilkenbrick, który był urodzony w USA, w stanie Illinois. Był bardzo, bardzo wprawnym, bardzo znanym, cenionym piłkarzem. Zajmował się futbolem już zawodowo. Zdobył naprawdę bardzo wiele już w tym zawodzie sportowca. Wyjechał do Chile, wyjeżdżał bardzo często, tam miał kontrakt. No i oczywiście jego kariera w bardzo mocnym tempie intensywnie się rozwijała, ale on czuł cały czas pustkę. I w pewnym momencie w kaplicy zadał pytanie, co ma robić, jak ma wypełnić tą pustkę, dlaczego mu czegoś brakuje, dlaczego on dąży do jakiejś wspaniałości, wielkości, ale nie rozumie sam do jakiej wielkości. Czuł, że po prostu został do czegoś wspaniałego, wielkiego powołania, nie wiedział do czego, a też nie wypełniało go to, co robił i nie uznawał to za tą wspaniałość i wielkość, do jakiej tęsknił. Ciągle jakąś tęsknotę nosił w sercu i usłyszał, że ma być kapłanem. Usłyszał słowa po prostu, bądź moim kapłanem. Na początku przestraszył się, uciekł przed tym, wrócił do sławy, do pieniędzy, do piłki, a później w końcu ugiął się pod głosem właśnie i tą siłą głosu powołania ze strony Chrystusa i został kapłanem, jest wyświęconym kapłanem dzisiaj i już działa konkretnie jako kapłan, ma ponad 40 lat, wstąpił do seminarium w 2008 roku. Myślę, że to jest kolejna postać godna polecenia i dająca nam też dużo nadziei, dużo siły, że dla Chrystusa możemy porzucić karierę śpiewaczą, piosenkarską, wręcz odwrotnie niż uczą nas jacyś tam szarlatani, uzdrowiciele czy protestanci ze scen. Czy z ambon kościoła katolickiego, o dziwo, że można wręcz zrezygnować z sukcesu i zrezygnować z dóbr i z pieniędzy i z zarobku i z władzy i z bycia chwalonym właśnie dla Chrystusa, żeby się ukryć gdzieś i działać w ukryciu. Także mam nadzieję, że tym odcinkiem wniosłam, wlałam troszeczkę nadziei w wasze serca. Taki był cel. To wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałam. To było takie dobre dzieje się, bo dzieje się też dobrze, więc będę od czasu do czasu starała się wpleść, tak jak Wam mówiłam, dobro i dobre informacje w te wszystkie smutne, czasem przytłaczające informacje dotyczące właśnie naszej wiary katolickiej. A na dzisiaj Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, pokoju w sercu, zdrowia, oczywiście łaski Bożej. Praktykujmy cnoty, módlmy się na różańcu, jesteśmy kościołem wojującym i wspierajmy się wzajemnie wiarą, miejmy tą wiarę, podnośmy się razem wzajemnie, dawajmy sobie nadzieję, nie bądźmy gdzieś tam stawieni tak fajtersko i walecznie do siebie, wychodźmy do drugiego człowieka, żeby się wspierać, bo czasy wcale nie są łatwe, potrzebujemy siebie wzajemnie.
Aha, i oczywiście łapkę w górę, jeżeli komuś się ten odcinek spodobał i chcielibyście, żeby takie pojawiały się na naszym kanale, no to bardzo Was proszę o tą łapeczkę w górę. Dziękuję oczywiście patronom, dziękuję wspierającym kanał i zapraszam Was też na naszą stronę, do sklepu naszego internetowego www.trudnobyćkatolikiem, gdzie możecie nas wesprzeć, zakupując rodzaj cegiełki na film dokumentalny. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was z Panem Bogiem.